Zobacz zdjęcia. 2. USA wychodzą z Rady Praw Człowieka ONZ. Decyzję kosi ambasadorka USA przy ONZ Nikki Haley, krytykująca przy okazji poczynania Rady. Decyzja o wyjściu USA z Rady Praw Człowieka ONZ została okoszona w nocy polskiego czasu przez ambasador USA przy ONZ Nikki Haley i sekretarza stanu Mike Pompeo. Wysłanniczka Donalda Trumpa stwierdziła, że Rada Praw Człowieka ONZ nie jest godna swojej nazwy. USA już wcześniej groził Y wyjściem z Rady Praw Człowieka ONZ, podnosi Y, a ich zdaniem gremium jest uprzedzone w stosunku do Izraela. Ale warto zwrócić uwagę, wiadomo o wycofaniu się z Rady nadeszadzie po tym, jak wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka, Zeitra Atal Hussein, podpiął odbieranie dzieci migrantów, nazwa tę praktykę urzędowo usankcjonowanym zatęcaniem się nad ziemi. W USA toczy się wanie dyskusja wokół polityki Donalda Trumpa dotyczącej imigrantów. Donald Trump zakłada wobec nich zero tolerancji. To odstrasza od nielegalnego przekraczania granicy USA. Prezydent jest jednak krytykowany za okrucieństwo, bo w praktyce polityka ta oznacza m.in. dramat tysięcy dzieci. Media opisuje przecinek dzieci PH trzymane w celach z drucianej siatki, pi pod kocami z folii. Rozdzielenie rodzin skrytykowa a sama Melania Trump. Stopyta z historii Polski, kwiz dla długodystansa.